dzisiejszym odcinku przed wami challenge, który będzie polegał na tym, że możemy podnosić tylko i wyłącznie bronię na nowej lokalizacji. I jest to dokładnie lokalizacja zderzacza. Oczywiście, jeśli chcecie więcej challenge na naszym kanale, zostawiajcie łapy w górę. Jak możecie zobaczyć, lecimy po 305 tysięcy subskrypcji, także dołączcie do nas i zasubskrybujcie kanał. I oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. Będzie nam bardzo miło, jeśli jeszcze dzisiaj go wpiszecie. A few moments later. Dzisiejszy challenge nie będzie prosty, ponieważ wymyśliliśmy sobie taki challenge, że lecimy tylko i wyłącznie na miejscówkę zderzacz. I słuchajcie, robimy w ten sposób. Jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 5000 łap, także zejdźcie teraz tam na dół, to nagramy chowanego na tej miejscówce, więc zostawiajcie łapy w górę. No i Evela wam wytłumaczy teraz zasady, jakie będą dzisiaj obowiązywać. Tak jak Rafał powiedział, lecimy na nową miejscówkę i będziemy mogli tylko dropić na tej miejscówce, używać broni tylko z tej miejscówki. Także na początku lecimy, dropimy wszystko, co się da, bo niestety później już nie będzie takiej możliwości. Ja mam pomysł taki, że musimy lecieć tutaj, ponieważ tu mamy dwa ślurpiki, więc będziemy mogli je od razu rozwalić. Ale nie lećmy od razu na ślurpy, tylko po prostu na tą miejscówkę tutaj. Ja w ogóle byłam tylko raz na tej miejscówce, także nie znam jej totalnie. Czuję, że będę jak dziecko we mgle. Mój pomysł jest taki, że właśnie lecimy na te ślurpy. Tutaj będziemy mieli 200 potki od razu i powinniśmy mieć też skrzynki. Także Evela, leć tutaj ze mną. Mamy gości. Ja wezmę shotgun. Dobra, mam shotguna. Mam snajperkę? Mam shotguna? Jest tu. Gdzie on jest? Ej, co jest? Jak on tam... Co tu się w ogóle wydarzyło? Chłop mi jakoś przeskoczył. Jest plecak w ogóle, wezmę go. Okej, weź i chodź, zbijemy tutaj beczkę. Tylko chodź do samochodu. Jestem szybko. Już. Dobra, no to zbijemy po prostu samochodem, dlatego żeby było bezpieczniej, bo ktoś tu jeszcze zleciał. Chociaż nie zbijemy chyba tego. Na dole tutaj w tej dziurze chyba ktoś jest. Idziemy musimy do uważać nich? Na tą dziurę. Mam pompę, mam snajpę też. Ej, a otwórzmy sobie tutaj po prostu. Tak zróbmy. I gdzie on jest, ten ziomek? Jest. Tak, widzisz, tak, go? Tak. 84 dostał. Dobra, dostał. Mam 7 naboi. Dobra, leży. I jeszcze jeden. Uważaj, schowaj się za samochodem. Gdzie on jest? Nie wiem, ktoś jeszcze tu jest. To nieźle. O, wszyscy tu lecą. Dobra, podnosimy się. Ej, jest dobrze, jest w miarę dobrze. Byleby ta slon tutaj nie przyszła. Ja mam 3 ammo jak coś do shotguna. Dobra, uciekłem od niej. Rozwalam ślurpik. To ja nie wychodzę stąd. Jeszcze ktoś tutaj jedzie. Masz ammo do shotguna? 6, całe załadowane mam. Ona tam idzie do ciebie, ta babeczka. No właśnie. Aha, ona w ogóle ten się wspina, ty. Ja odlatuję tym launchpadem jakby, co? 89. 30. Dobra, leży. Ej, ale tu jest akcja. Tu jest kosmiczna akcja tutaj się dzieje. 27. Oni są nade mną, Rafał, musisz mi pomóc. Ja się kampię. Musisz poczekać. Dobra, ja się kampię jak coś. Dobra, u mnie ziomek ma biało. Dobra, jeden leży. Oni są nad tobą, tak? Ja już lecę do ciebie, ale tu są dymy konkretne. Nie, goście. 80. Ale dostał. O, woda. Ej, tutaj 90 mnie dostał, Rafał, ratuj. No, czekaj, bo ja też mam lipę. Musisz wytrzymać, się schowaj się gdzieś. Ja też się leczę. Dobra, leżą. Ej, co tu jest w ogóle za chora akcja? Ile tu jest ludzi? Ile tu jest wszystkiego? Musimy się gdzieś jak najszybciej schować. I ja mam namiot, więc z namiotu wyciągnę zaraz jakieś fajne rzeczy. Masakra, ja latałam. W ogóle się ten jackpack odpalał sam, że ja nie wiem, wiesz. Jak? Co to było? Widzowie w ogóle? Dobra. Samochodem tam typki jadą. Evela, na razie nie zaczynajmy do nikogo. Podleczmy się. Ja mam dwie wyrwy, żeby uciekać. Musimy się skupić na lucie stąd. Dobra, ja mam auga z tego, co widzę, więc pierwsza brońka jest i od razu można by było tych gości obijać, jak ich widać gdziekolwiek. Ja mam shotguna i mam akacza i możemy rozwalić tutaj beczkę. Idziesz? Czekaj, jeden leży, jakby co? Już idę po beczkę. Jestem u ciebie. Tylko musimy uważać, bo tutaj gdzieś jest doktor Slon, która zaraz nas może wyeliminować. Mam wyrwę, będę uciekać w razie W. Mam plecak odrzutowy i tutaj skrzynia. O, chcesz taką broń? No, wezmę sobie, tak. Ktoś tutaj jest, uwaga. Wejdźmy do góry. Może wezmę aptekę, ale nie da się jej zabrać, bo się zbagowała. Tam się chyba gdzieś jeszcze biją. Uważaj, bo tam ten typek stoi tam. Ej, tutaj nikogo nie widać już. Bo oni w środku są, to drąbmy sobie. Ja tutaj idę do środka, dobra? No, tam gdzieś ziomek strzela. Tylko gdzie on strzela? Aha, jest tam ziomek. Biało ma, biało. No, tylko raz go trzeba ciachnąć. Nie widzę go. Dobra, leży. Evela, na jump pada i lecimy stąd. Dawaj za mną. Dawaj, leć za mną, bo tam jest ziomek położony. I kolejny... Możemy jeszcze tu na jump pada. Tu jest jump pad, zobacz. O, aha, nie, bo to podbija.
Dawaj na tego niebieskiego tu, dawaj go. Jego bot też będzie. Tak, biję go, leży ten jeden ziomek. Ja jestem obok ciebie. Ja biorę czołg. Czekaj na mnie. I strzelaj z działka po prostu do nich. W razie czego wysiadaj, bo wiesz, może tu być może różnie. Może by zabrać te rzeczy. Mogę shotguna? Czekaj, bo tu jeszcze gdzieś jeden jest. Tyletowy shotgun. Okej, dobity. Patrzmy, czy tu jeszcze kogoś nie ma, tam, bo... Tam ktoś był. Tylko nie wiem, czy to bot, czy tam z tyłu. Ja dopiero mam jednego fraga, więc oni gdzieś tutaj jeszcze są. Wysiądźmy sobie po rzeczy. No ja idę do góry po shotguna fioletowego. Okej, ja mam też shotgunika. Przeładuj sobie wszystko. Tutaj gdzieś jeszcze jeden ziomek powinien być na dole. Ale tu są dobre rzeczy, ja cię panie. Plecak masz odrzutowy jak chcesz. Okej, biorę. Brać właśnie plecak czy nie? Mam gości, pomóż. On jest za tym. Dawaj, wchodzimy na niego. Dobra, leży. Bardzo dobrze. Czyli mamy trzy fragi, więc ten ziomeczek, którego wcześniej powaliłem, to on też jest wyeliminowany jakby co. Cofam się, idę po leczenie, dobra? Okej, no ja też jestem obity. Mam leczonko dla ciebie w razie czego. Możesz splaszy rzucić i musimy pozbierać matsów dużo. I w sumie możemy na jakiś czas sobie wziąć czołg. Ja teraz proponuję po trochu sobie tutaj dropić. Możemy dropić tylko i wyłącznie z tego miejsca. Jeśli coś wypadło z ziomeczków, no to mogliśmy to brać, dlatego że oni tutaj byli na tej miejscówce. No i zobaczymy, co dostaniemy. Mam nadzieję, że jakieś fajne rzeczy będą. Poczekasz na mnie jeszcze, żebym sobie zdążyła potkę wypić, czy nie? Tak, poczekam. Czy jest duża potka, jakbyś chciał, czy nie chcesz? Ja mam trzy duże potki, wiesz? Mamy gości nad nami, więc musimy uważać. Zbieraj sobie kamienie i uważaj dookoła, bo różnie się to może skończyć. Ja nie mam w ogóle matów. Tutaj na pewno wszyscy będą chcieli przyjść, no bo ten zderzecz jest fajny, jest po prostu. Biorę też plecak, żeby sobie latać. Wychodzę na górę. Jest kolejna duża potka u góry, jakbyś chciała. Ja mam wyrwy dwie, będę miała dwie wyrwy. Dobra, ja kasuję tego bota. Ej, leczenie tutaj też jest. Ale nie było tutaj aż tak dużo ludzi jak zawsze. Wcześniej tutaj, jak graliśmy, w sensie inne challenge, wcześniej tutaj było bardzo dużo osób, także to już jest któreś podejście, pamiętajcie o tym. Pofarciło nam się teraz, ale mam jakieś lagi tutaj, a ty też? No nie, chyba nie. Później nie mam. Dobra, idź do ciebie już? Ja tu zbieram kamienie. Tak, chodź. Musimy się trzymać razem, a masz gości nad sobą, ponieważ tam jest znacznik, więc tam gdzieś są. Ja bym chciała jakiegoś kałacha, bo mam szarego. Jak już wyjdziemy stąd, a tu jest jakiś zielony. Jest kałach zielony, jakbyś chciała. Mam też. W sumie to nie wszystkie boty musimy eliminować, bo one też będą oznaczały nam przeciwników. W sensie, jeśli boty zobaczą ich, no to będziemy wiedzieli, że ktoś jest. Tutaj jest bardzo dużo kamienia, który sobie możemy zebrać teraz szybko. Musimy szybko tutaj, żeby iść stąd, bo tutaj jak nas później ktoś najedzie, to może być już ciężko. Tak, i pasuje mieć bardzo dużo matsów do tego challenge'u, dlatego że wiecie, no matsy wygrywają zazwyczaj gierkę. Ja mam dwie wyrwy, także możemy zwiewać w razie W. Ja z tego co wiem, tutaj gdzieś jest też zrzut. I jeden zrzut jest gdzieś... Ewela, ty tu kiedyś na powtórkach otwierałaś zrzut. Ty pamiętasz, gdzie to jest? Takim drewnianym gdzieś. Tam z tyłu, czekaj. Tutaj gdzieś chyba, przy tym właśnie. No to sprawdź, tam tylko uważaj na gości. No jest tu. No to otwórz sobie go i zobacz, co tam będzie. LK... Jak to się nazywa? LKM? Tak. Fioletowy. Musimy uważać, Ewela, bo są blisko nas tutaj goście. O, złote SMG jest. Małe potki tam były, jakbyś chciał. Tutaj są goście koło nas, Ewela, musimy uważać. Ja idę do ciebie, tam to złote SMG, jedziesz po niego? Po co? Po to złote SMG? Możesz przejść. Czy ty chcesz go, nie? Nie. Idzie typek tam, tam płynie. Okej, widzę go. Wcelujmy się i na trzy. Raz, dwa, trzy. Czekaj, bo ja dostaję. Tylko skąd? Właśnie nie wiem, od botów chyba, wiesz? A, od botów, dobra. Mamy przypał z tym botem, musimy go... Biało ma. Dobra, jeden leży. Polecimy tam? Tak, dobijam go. Okej. Okay. 28, 28. Tylko musimy się uleczyć teraz szybko. Gdzie ten jeden jest? Nie mam pojęcia. Teczka, a gdzieś... Dobra, to już tam idę. Jedna się przyda, dwa pięknie. Dwa splasze mam jeszcze. Śmigłowiec gdzieś. Musimy ten śmigłowiec ciskać. Rozwalić beczkę, czy czekaj na ciebie? Poczekaj chwilkę. Czemu Akacz ma teraz taki dziwny dźwięk? Tak było zawsze. Dobra, rozwalone, pięknie. Musimy się pilnować tutaj z tym rozwalaniem takich rzeczy, bo oni mają wtedy dosyć dużą przewagę. Czekam na ciebie jak coś. U te boty są tutaj przegwizdani, bo nie wiadomo, czy to ktoś strzela, czy co. No jestem, Wela. A nie ma tam jeszcze dużej beczki? Dostał. Celowany, uważaj, bo chyba ma snajpę. Ty, ktoś tutaj coś otwarł po lewej stronie chyba. Oni będą chcieli nas przytrzymać, tak mi się wydaje. A z tej kulki do nich. 43 dostał. Chowali się za górką. Oni wyszli do góry. Dobra, leci. Ajajaj. Ja ich nie widzę jak coś. Jeden uciekł do góry i ucieka. 26. Tam są jeszcze typki na wiertle. I drugi też. 26. Ma biało. Uciekli, dobra. Gość za nami, Ewela. No na siorbie, tam jest beczka jeszcze. Biało ma ziomeczek. Biało kolejny. Czekaj, on tu strzela.
To bot znowu. Oni z tyłu tam mają biało, jakby co. My musimy do strefy, Rafał, możemy wyrwą, bo mam dwie. A, masz dwie wyrwy, no to i mam super. Pada. Dobra, ja bym jeszcze przytrzymał tych ziomeczków, bo oni tam chyba gdzieś stoją. Gdzieś muszą tam stać, moim zdaniem. Ale nie idą, więc oni pewnie przejdą sobie prawą stroną. Widzowie, taki mamy lucik stąd i z tego co... Ej, Ewela, tam jest jeszcze jedna wyrwa, chodź. Masz plecak, pamiętaj. A, dobra, no to lecimy plecaczkiem. Użyj, użyj. A jak on zabrać to? Użyj, 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 użyj. Nie zabierzemy. W sensie teraz się tak nie da. Kiedyś się tak dało zbierać, no ale teraz się, nie wiem, chyba się nie da. Ja myślałam, że można w ogóle trzy wyrwy zebrać, a się nie da. Nie, nie da się trzech. Ale mamy bardzo dobrą sytuację na ten czołg teraz. Tylko wyjdźmy sobie do samej góry, żeby nas nikt nie zaskoczył. Da, i tu goście, goście, goście na dole, na balonie. Dostał. Ja muszę macy zbierać i mam mało ammo. Bardzo dostał. Bardzo dostał, Ewela. Okej, przeszedł mi przez ścianę. Musisz być. Ja mam takie lagi, że ja w ogóle tak jakbym dźwięk spóźniony. On jest w środku koło mnie. Rafał, pomóż. Mam broń. Dobra, dostał. Czemu on nie leży? Powalony? Nie, ja wziąłem sobie rzeczy po nim. To buz leciał jakiś. Już na beczkę. Musimy zbić dwie. Ja idę na dół tutaj po bronię, dobra? No właśnie, Ewelka, ja w ogóle nie mam broni jakby co, więc też sobie zajdę. Ma wyrwę, mam możesz zabrać i rakietnica tutaj też jest. Mogę ci dać broń, chcesz? A masz jakąś? Tak. To wezmę sobie z miłą chęcią. Wiem, jeszcze tutaj takie maszynowe, czy jak ktoś tam... No to wyrzuć po prostu, ja sobie tu wezmę. Gość przy jumpadzie, tu. Tu na lewo są typki, uważaj, Rafał. Dostał 100. Tu jest apteka chyba na dole. Jak nie, to tam po prawej, mogę iść po nią, chcesz? Daj mi ammo do pistoletu. A do pistoletu to jest 100, nie? To ci dam trochę tylko, dobra? Dobra, oni są tu dalej na dole. Dostali, dostali bardzo. Oni będą mieli dużo leczenia. A, tam są jeszcze jedni, więc Ewela, no ciężko to widzę. Kurde, ja mam mało amunicji, a nie mam za bardzo czym tam strzelać. Też mam rakiety. Dostał 106. Nie mam nic tak na blisko. Idę tutaj sobie drzewa zrąbać, dobra? Żeby mieć maty w razie W. Okej, tylko uważaj. Dostał 106. Dobra, leży. Idziemy tam? Możemy, bo tam będzie jakiś lucik. I naprawdę ta miejscówka jest przegruba. W sensie bardzo dużo osób tutaj leci. W ogóle, że zapomniałam, że miałam shotguna. Ja bym się cofnął w to samo miejsce, co byliśmy. Masz maty? Może rozwalę tu kontenery. Ja się cofnąłem tu do tyłu. To ja rozwalę trochę kontenerów. Nie wiem, gdzie jest drugi, jakby co. Dobra, mam 200 matów, dobra i tyle. Że nie mamy plecaków odrzutowych. Od pleców dostałem. Musimy uciekać. To chyba będzie nasz lud już. Chociaż to z lądą mnie biła, nie? A nie, tak? Czy ty wejdziesz do tego? Jestem, jestem. Gdzie lecimy? Dobra. Lecimy w stronę groty. Czyli nie możemy już żadnej broni zabrać, tak? Właśnie zrobimy tak, że cofniemy się na grotę, weźmiemy sobie rybki i po prostu przelecimy sobie jeszcze raz na tą miejscówkę w strefie. No jeśli chodzi o broni, które mamy, to bardzo źle to wygląda. Tutaj mamy rybki może. A, no i jeszcze strefę dostaliśmy świetną, więc no to może być, widzowie, dentka. Mam rybki. Musimy uciekać, Ewela. No ja też mam rybki, ale zaraz je zjem, wiesz? Ej, chodźmy, Ewela, musimy uciekać. Nie możemy tu już dłużej zostać. Zderzać jest w strefie. Ja mam 3 apteki, 2 ryby, więc może być okej. Ja wyrzuciłem ryby przez przypadek. Ty nie wyrzuciłeś właśnie, bo ty, jak oglądałam się, to tylko to do spawania. Ale wiem, wiem, ja tego nie miałem w ekwipunku pokazanego, co dopiero. Dobra, zderzacz teraz. Szybko na zderzacz. Ja może sobie użyję apteki, żebym miała full życia. Masz potki małe, jakbyś chciała. Wezmę, tak. Też? Weź, ja nam rzucę to. I teraz tu Ewela dropimy szybko, w sensie... To, czym będziemy grali. Tu jest coś złotego, obiorę to. Tu jest jeszcze skrzynia do wykopania. Ja mam złotą termalkę i shotguna z niebieskiego. Ja leciał jeszcze po zrzut. Tu jeszcze są beczki. Będziemy musieli zaraz mocno uciekać. Tylko tu gdzieś powinien być zrzut. Dobra, mam zrzut, Ewela. Trzymaj kciuki za coś fajnego. Ja mam shotguna z fioletowego. Mam kałacha. Ja już idę do samochodu. Tak, idź do samochodu, zaraz będziemy jechać. Podlecz się jeszcze. Mam rybki tutaj. Mam pada, Rafał. Podlecz się maksymalnie, czym się da. Będziesz kierował, to ja będę ten. Dobra, no ten lód nie jest świetny, ale jakiś jest. Już nie możemy go zmieniać, także trzymajcie kciuki teraz, żebyśmy wygrali. Wchodzimy do krzaka, uwaga, 3, 2, 1, go. Ostrzelają, widzisz? Dostał mocno. Jezus, jakie to emocje, 10 osób. O Jezus, oni tu zedytowali. Co za...